Dagmara Moranowska, witam i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Pogoda w Polsce cały czas kształtuje układ wyżowy, który zapewnia nam tę piękną pogodę, choć już jutro na wschodzie kraju zaznaczy się delikatna strefa frontu, która przyniesie chmury, przelotne opady deszczu, a także lokalne burze. Ta noc na przeważającym obszarze kraju będzie bardzo pogodna, a wręcz bezchmurna i ciepła, bo na termometrach od 12 do 15 stopni maksymalnie na krańcach zachodnich, jedynie na północnym wschodzie, tutaj maksymalnie 10 stopni. Jutro przez cały dzień prawie w całym kraju dominować będzie piękna i słoneczna pogoda. Jedynie na krańcach wschodnich późnym popołudniem zbiorą się chmury, a z tych chmur przelotnie popada deszcz. Niewykluczone są też lokalne burze. Na termometrach jutro od 23-24 stopni na wschodzie kraju, przez 26, a nawet 27 stopni na krańcach zachodnich. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego regionu. Noc na Kujawach i na Pomorzu również będzie bardzo pogodna, a wręcz okresami zupełnie bezchmurna. Na termometrach w nocy od 10 do maksymalnie 11 stopni. Jutro kolejny piękny i słoneczny dzień w całym regionie, a także ciepły na termometrach od 24 do 25 stopni. A ja życzę Państwu udanego popołudnia. Do zobaczenia.